Siemka PL, cześć Wam wszystkim i znowu pojawiam się na kanale z kolejnym filmikiem. Dawno mnie tu nie było, ale jest następny. Gramy z graczem Bartek SP1 na czołgu, czyli to na mapie Przedmieście. I widzimy, Bartek jest na topie wyrzucony, więc będziemy pewnie urządzać rzeźnię. Czyli to jest... Sam mam go w garażu, bardzo ciekawie mi się nim gra, dobry czołg dosyć, pancerz wiadomo nie, ale za to działo, opuszczanie i tak dalej, jest ciekawe jak na ten czołg. No i zobaczmy, cóż tutaj Bartek robi. Od razu jedziemy na nasyp, pokazują się przeciwnicy, wszyscy zresztą chyba się tu pokazują, no większość, nie połowa, tu połowa teamu się pokazała. Dojeżdżamy do nasypu. Jesteśmy na topce. KW2, KW85, T34 i jak pancer jeszcze są 100, którzy nam mogą zagrozić, a reszta no wiadomo. I pierwsze strzały M7 dostał. Drugi raz nie ma. M7 mamy pierwszego fraga. Crusader, dwa Crusadery są z tej strony i zobaczmy tutaj jak będziemy się... O, przestrzeliwujemy się między wagonami. Ładnie, tutaj Crusader nie przebił. Próbuje nas tutaj gdzieś przestrzelać też, tak jak my strzelamy właśnie, za to od luksa obrywamy za 70. Jeszcze jeden strzał ładnie po samych szynach, ten luksik nas tutaj obija po 70. Jeszcze mamy dużo życia, także próbujemy tego luksa, jest luks i zobaczcie, nasz Hellcat nam na szczęście kurde nie przebił. I dalej tego Crusadera męczymy za torami. No teraz tutaj się nie udało, mamy drugiego luksa. Właśnie zginął. 6 do 2, zobaczcie, kurczę, w ciągu paru minut, no niecałych dwóch się zrobiło, artyleria się pokazała. Mierzymy, strzelamy, jest raz. Ucieka. Zgąskowana. I strzał, dobicie, tak jest, mamy trzeciego fraga. KW2 nie patrzy się na nas. Jeden strzał, ładnie wchodzimy strzałem w tego, w bok tej KW2. KW2 się... jest, znowu się pokazała. Gdzieś nas tutaj szuka, ale nie widzi. A my obijamy tą KW2. O, i teraz ładne podpalenie. I nie ma KW2, mamy czwartego fraga. T34-85 się pokazuje, strzelamy, wchodzi z takiego biodra. T34 Excelsiora wykańczamy, teraz jesteśmy tutaj, zostaliśmy z Crusaderem w okolicy tego T34-85 i co, będziemy wyjeżdżać, nie? Mamy dużo życia, możemy sobie pozwolić, T34 niszczy naszego człowieka z teamu. Wyjeżdżamy na tą T34, raz, teraz nam przypakował, ale próbujemy, obijamy go ładnie. Jeszcze raz, teraz nie weszło i ten strzał będzie dobijający, zgadza się, mamy następnego fraga, czyli już piątego w tej chwili. Przeciwników zostało trzech. Przy okazji, jak tutaj mod mi pokazuje, zadanie zostało wykonane już. Zostało KW85, jak pancer i SUS do KW85, gracz niebieski, 2194 WN8. Na KW85, o i go mamy właśnie i widzicie od razu, kurczę, nas wyczaił, przywalił na szczęście, nie wykończył nas, teraz się zajmuje przeciwnikiem tym T28, nas tu ignoruje i tym sposobem niestety się to mści na nim. Bartek, jak widzimy, wbija w tą KW85 cały czas i mamy następnego fraga, szóstego. Niebieski gracz Cox, tak zwany, został załatwiony. Teraz mamy tutaj jak pancera. Wyjeżdżamy na niego. Raz weszło, uciekamy. Mamy mało życia, nie możemy ryzykować. Jak pancer ginie, została tylko SU-100. I prawdopodobnie jeszcze, no, nie udało się. Nasi ludzie z teamu wykończyli ostatniego przeciwnika. Także widzicie, bitwa trwała niecałe 5 minut. Była taka dosyć fajna. Ok, przejdźmy jeszcze na wyniki bitwy. Okidoki, jesteśmy na wynikach bitwy, tak jak sobie tutaj Bartek napisał. 3K damage'a i 3 medale. Mamy asa pancernego, oczywiście mamy stalową ścianę, mamy duży kaliber, mamy specjalistę. No i tak, widzimy, mamy 2997 zadanych uszkodzeń, 6 fragów.
i 1404 EXPA podstawowego. Mapa nie jest duża, więc przejechanych nie było tutaj troszkę ponad kilometr. 30 strzałów, 28 w celu, 25 przebiło. I jeszcze co tutaj ciekawego można powiedzieć, no już w sumie nie ma nic, ale no jak widzieliście, czyli to sobie radzi. Jak jest wylosowane oczywiście na topce. Okej, to na razie tyle, cześć.